Gdzie pani jedzie? Przed siebie. Jak to przed siebie? Tam z lasu wyjechali. Ciąg dalszy w łuku Murzakowa. Ciocia na posterunku. Taka maleńka jest, no patrzcie, taka kruszynka. A zapierdziela jak mały Kazio. No. Konie tam są. Znowu. Gdzie? Tam na wprost, za tą stodołą dużą betonową. Cisza na planie, będzie nagranie. Taka ścieżka. Ile mnie kilometr miała niecałe? Tu mój kolega Daniel Franas już by z wędką latał. Ryby sąba się rzucały w wodzie, jak podjechaliśmy, to uciekały. Daniel, coś dla ciebie. Na karpia. No, jakby ktoś pytał w ogóle, bo nic nie mówiliśmy, nie mówiłem co, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w parku Murzakowa, łuk Murzakowa, po niemieckiej stronie. To jest taka podkowa, zaczyna się tam od Tuplic, powiedzmy, w stronę Łęknicy. To jest skraj Moreny już i potem ładnie zakręca na południu i wraca w tą stronę. Czyli jesteśmy na skraju północnej części po niemieckiej stronie. Do wywalenia 64 km, jutro 50, chyba 57. A w niedzielę 67. Polsko-niemiecka strona. Same rarytasy będą w niedzielę. Ciocia w krzaczkach. Tak. Dobra. Zwijamy się zaraz. Gdzie my jesteśmy? Ale to jest mega. Ja pierdziela. Jakie tutaj się ryby rzucają w wodzie. Zawali czy nie zawali, bo jest na jakiejś stalowej ramie. Ryby się tu rzucają w wodzie z prawej, z lewej. Mamy ławka kolejna. To jest wyspa? Nie. Jest tylko jeden niuans. Jeżdżące samochody. Kaczki? One są połączone te stawy z tego co widzę. Ciekawe co jest na dnie tych jeziorek. Jakie to jest faktycznie pochodzenie tych jezior. Mnie to zastanawia, czy to jest pokopalniane. Chociaż w sumie tak, bo to były same kopalnie, nie? Po niemieckiej, po polskiej stronie. Więc całkiem możliwe, że to jest pokopalniane. Dziwnie wygląda, jest dość głębokie. Mi nie wydaje mi się, że są takie płytkie, jak tutaj stromo zbocze schodzą. Bardzo stromo nawet. Tak. Strup na strupie. To jest to, co chciałem zobaczyć. Patrz, jakie tory wąskie. Dawno nie jeździła, bo są porzewiałe. Tutaj taki stoi. Ten wagon potrzebuje, co tu jest. No to są różne. Jak muzeum. Skansen, no. Chyba tu jest. Patrz, wagoniki kopalniane. Zobacz, ile ich tu jest. No kur, nie chcecie opędzlować jednego?
Bo taki wagon potrzebuje jeden. No kurde, podzieliliby się, tyle mają, że nie potrzebują, nie chcę. A to jest lokomotywownia, to mamy tam chyba. A więc co, chodź. A teraz niespodzianka. Wychodnia węgla brunatnego. Proszę bardzo. Za normalnie. No? Węglowa pustynia. A tam jest jeziorko koloru brązowego, ale nie ma do niego dojścia. Jak się po tym chodzi, to się takie miękkie wydaje, nie? Jak gąbka. Ale numer. By się dron przydał. Tadam. Coś tam mulda. No, najprościej powiedziawszy. Ktoś to będzie to musiał przetłumaczyć. O kurka, patrz, jakie to jest długie. Ja cię kręcę. Ja nie dam rady. Ja nie dam rady. Wszystko jest czarne, a to pasuje. Pierdziali. Pytanie, czy to jest upadowa w ogóle? No pewnie. Nie. Dobra, odbój alarmu. To nie jest upadowa. Ale w krzakach, kawałek dalej, chyba coś jest. O tam. Co to jest? Zbiornik jakiś? Chodź zobacz. Kocioł? Powiem ci ja szczerze, że tutaj coś jest pod ziemią w ogóle, bo tu jest jakaś dziura. Ale to jest ciekawe. Tam też coś jest? I tu też coś jest. What is that? Tak. Właśnie ja na to wpadłem, ale zdążyłem się jakby wycofać. Pełno cegieł tu leży. Coś tu było zburzone. A to jest kocioł. No to też jest kocioł parowy. Coś jest. Patrz, on stoi sobie na podstawie. Na tym zdjęciu był pewien artefakt. Zdjęcie zdjęciem, ale coś mi się tutaj obiło oczy. Tak, to jest ten szyb. Jest, uwaga, jakie kolce. Ło. I to jest szyb, Konrad. Pole górnicze, Konrad. Zasypany. Tak jest. Ła. Taka dziura w ziemi. I wszystko w temacie. Chcesz to zobaczyć? Chcesz to zobaczyć? Popatrz. Jeszcze inne. Znowu coś. Znowu coś. Kratki mnie interesują. Głowę wsadzić, co tam jest. Daleko do dna? Chyba nie. Jakieś maleństwo.
A kuku? Zawiodłem się. Myślałem, że będzie studnia. A to jest tak małe. Tam znowu są wózeczki, stoją dalej. Tu minęliśmy. Tam następne są. Taram. O kurczę, patrz. Jaki kolor. Wow. I uwaga, taki surprise. Aby tylko jeszcze nie w połowie drogi. Jest zięzi tu winda. Chyba ja w tej rurze będę zjeżdżał. Ja będzie tak wysprawa na 10 piętro. Szczytujemy, doszliśmy. Panie, panowie. A ty widziałeś to, po co masz nad głową? Widziałam. Lustereczko. No dobra, dupy nie urywał coś, ale... Grubo. Jest druga. Jest tam jeszcze jedna. Jakie widoki. Stamtąd jechaliśmy. Szukam na horyzoncie tej wieży, ale nie widzę. Ona jest tam, w tamtym miejscu, w Łęknica. Ale nie widać. Dobra. Standardowo, kopciuch niemiecki z kopalnią. Karkonosze. Tam nie widać. Patrzcie na ten. Bajka. Tą tablicę przeczytajmy sobie. No, jak powstaje ruch wietrzeniowy. Coś o tym gdzieś kiedyś już słyszałem. O, to jest taki przekrój. Jakby ktoś chciał zobaczyć, tak to wygląda. Nawet woda jest w składzie. O kurczę. A, no bo on jest tutaj, a to tylko wykopali, żeby pokazać go. Ale numer. Hoppa, hoppa! Nie chciałbym się z takimi rogami spotkać widzowi. Ale malec. Jaki fajny. Jak się patrzy. Szkoda, że jesteś pod prądem, bo on podszedł do ciebie. On idzie? No chodź. Nie, nie podejdzie. Łóżka mnie obsika. Nikogo nie ma. Koniec imprezy na dzisiaj. Dzień pierwszy. Ile? 68. 68? Tak. Wracamy do domu. Tak, wracamy do domu. Wygląda tak. Dom. Van life. Mamy to.
Ale śmietnika nikt nie opróżnił. O, jest słaby temat. Dobra, wystarczy. O kurczę.